Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 70. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Uwierzcie mi, ja się bardzo cieszę. Z drugiej strony cieszy się wasz wierny samuraj, który kłania się w pas, Mariusz Borkowski. No ja się nie dziwię, że się cieszę. No ja się cieszę, bo ciebie słyszę. Znowu razem. Ja to muszę podkreślić. Dla niektórych to może nie wydawać się oczywiste, bo ten odcinek pojawił się po jakichś, nie wiem, tygodniu, dwóch, ale my to nagrywamy dosłownie dwa dni po poprzednim. Ale mimo tego i tak się cieszę, że cię słyszę. Więc aż tak bardzo, wiesz. No ale ja wszystko rozumiem, ale trzeba byłoby tutaj zaznaczyć, że to już jest 70 odcinek. 70. Jeju, 70 już odcinek. Boże. 70 godzin. Prawie jak takiego dobrego RPGa. Ty, ponad 70. Ponad 70 już. Godzin. Możesz 80 przekroczyć. Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze, słuchaczki, widzowie wytrzymali z nami, za co bardzo wam serdecznie dziękujemy, że jeszcze nas wytrzymujecie. Dokładnie. Tak czy inaczej, jeszcze raz mimo wszystko zapraszamy i zachęcamy nas do subskrybowania nas na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na YouTubie i innych serwisach streamingowych. A dzisiejszy odcinek, no okrągły, 70, więc musi być też w pewien wyjątkowy, sposób specjalny, tak. Wyjątkowy, tak. I będziemy dzisiaj mówili o bardzo wyjątkowej konsoli. Bardzo. O muzyce z gier do tej konsoli szczególnie. To również, tak. Ale przede wszystkim oczywiście najpierw jest konsola, a później muzyka do niej, bądźmy szczerzy. A konsola bardzo bliska mojemu sercu, ale jak się okazuje nie tylko mojemu, ale o tym za chwilę będziemy rozmawiać. A ja muszę tradycyjnie zacząć od pytania, co tam u ciebie słychać? No, powiem tak, u mnie troszeczkę się nazbierało tych albumów, bo pościągałem z Japonii też dzięki znajomościom, pozdrawiam Freak Chicken z Discorda, która też mi pomogła jakiś czas temu kilka albumów zdobyć. No to powiem tak, trafiła do kolejna płyta do mojej kolekcji, a mianowicie Willed Arms Advance 3 Original Soundtrack, Michiko Narukę i tu jest ciekawostka, aranżację tych utworów robił Koo Tani, czyli ten sam kompozytor, który przygotowywał muzykę do Shadow of the Colossus. No i tak, no kompozytorka Michiko Narukę, no to Paweł dobrze wie, ale zasłynęła wśród fanów muzyki do japońskich RPG-ów. W sumie, Pawle, to jest twoja jedna z chyba z wielu ulubionych odsłon japońskich gier. No i głównie jakby ona zasłynęła, wiadomo, za sprawą tej serii Wild Arms, a przynajmniej im czym pierwszym odsłoną, bo bodajże do czwartej już nie robiła. No i po wielu miesiącach, o czym już powiedziałem na samym wstępie poszukiwań do mojej kolekcji, nareszcie trafiła ta trzecia odsłona, a już prawie mam kompletną kolekcję, jeszcze tylko z czwartej części mi brakuje, no która na pierwszy rzut ucha niewiele odbiega od swoich poprzednich odsłon, no takimi z niewielkimi różnicami, no nadal słyszymy te inspiracje muzyką do spaghetti westernów, oczywiście w japońskim wydaniu, nie jest to Ennio Morricone, ale jednak słychać te pogwizdania i takie, powiedzmy, elementy, które przywodzą na myśl nam przygody, powiedzmy, w Teksasie. No to ja już teraz mogę ci powiedzieć, że w przypadku czwartej i piątej części też to się nie zmieniło. No, ale to już chyba ona nie robiła, jak powiedziałem. Nie. Ona Michiko Narukę tylko do tych pierwszych trzech odsłon robiła muzykę. No i to jest bardzo ciekawe, bo te wydanie jest czteropłytowe, no w ogóle sama gra ma większy rozmach, bo to już było na PlayStation 2, ta edycja była wydana, no bo pierwsze dwie odsłony były jeszcze na Sony PlayStation. No i sądzę, że jak na jedną kompozytorkę tyle muzyki, no to powiem tak, że wielki szacunek, że sobie poradziła z takim dużym molochem, no ale...
Prawda jest taka, że album raczej przypadnie do gustu wyłącznie fanów stylistyki kompozytorki, bo ona, ta muzyka jest dosyć bardzo specyficzna, trzeba lubić takie klimaty, a szczególnie całą serię Willy Arms, mam takie wrażenie. Tak więc tutaj jakby w tym wypadku mam takie odczucia, że tylko fani docenią to, ten album. No a kolejny to jest Tales of Symphonia, oryginał soundtrack Motoi Sakuraba, Shinji Tamura i Takeshi Arai. No i też znowu po wielu poszukiwań nareszcie do mojej prywatnej biblioteki płytowej dołączył zestaw płyt CD z muzyką do Tales of Symphonia. Jest naprawdę niewiele albumów, o których mógłbym powiedzieć, że należą do wybitnych, szczególnie kiedy mowa o gatunku japońskich RPGów. Na pewno takim soundtrackiem nie jest Tales Symfonia, choć niewiele mu zabrakło, muszę przyznać. I mimo wszystko jest to kawał solidnego materiału przeplatonego dźwiękami muzyki klasycznej oraz rocka progresywnego z domieszką takiej elektronicznej wibracji. No tutaj ja mam takie wrażenie, że wiadomo, Motoi Sakuraba bardzo dużo tutaj przeniósł z tych swoich elementów, z których zasłynął przy Star Ocean. I szczerze mówiąc, ja za wiele w gry z serii Talesów nie zagrałem, nie mam aż takiej tutaj wiedzy, natomiast udało mi się na pewno dużo tej muzyki usłyszeć i przyznam się szczerze, chyba dla mnie osobiście to Tales Symfonia to chyba najlepsza odsłona, jeżeli chodzi o muzykę. Ale wiadomo, mogę... Z Talesów w ogóle? Tak, mi się tak wydaje, mam takie odczucie. Kłóciłbym się. No, dlatego wiesz, ty grałeś te gry, masz może jakby większy ogląd, tak? Tak oceniam. Tak, wiesz, jasne, z miłą chęcią kiedyś byśmy mogli nawet o tych Talesach trochę coś powiedzieć w którejś edycji podcastu. Pawle, a co tam u ciebie słać? Jakiś album na... Albo na J? Jest na przykład Ys, na przykład, jest taka seria? No jest. Nie, wiesz co, powtórzę się to, co mówiłem w ostatnim odcinku, że niedawno wróciłem z urlopu i teraz siedzę i tak naprawdę nadrabiam zaległości. I powiem tak, jeśli chodzi o jakieś premiery, no to nie znalazło się nic, co by mi tyłek jakoś rozerwało, przyznam szczerze. Mam takie wrażenie, że powolutku wchodzimy w taki trochę sezon ogórkowy, jeśli chodzi o muzykę. Tak mi się przynajmniej no, wydaje. No proszę cię, za rogiem zaraz The Legend of Zelda, jeszcze jakieś premiery na innej konsole. Sezon ogórkowy to chyba w lipcu się zacznie, tak? Jeszcze pamiętajmy o niezależnych produkcjach. W czerwcu znaczy, Diablo wychodzi. Ja tu oczywiście nie mówię o grach, no nie? Bo tak jak mówisz, to wejdzie dopiero chyba w lipcu rzeczywiście, a jeśli chodzi o muzykę, to mam jakieś duże problemy, bo wracam do staroci. Ty tutaj wymieniłeś Tales of Symphonia, ja w ogóle jestem wdzięczny Namco, że w końcu się ruszyło i wypuszcza wszystkie, dosłownie wszystkie albumy z muzyką do Talesów. Także ostatnio pojawiły się niedawno chyba Tales of Rebirth i Legendia, tak mi się wydaje, i Eternia, także jest tego od cholery, więc mam po prostu całą bibliotekę Talesów do przesłuchania na swoim koncie na Spotify. Ale też przez bardzo zupełny przypadek trafiłem na muzykę z serialu w serwisie streamingowym i przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że go tam zobaczę, że to usłyszę. Jest to muzyka Jima Parkera do takiego serialu Foil's War. U nas ten serial był tłumaczony na Detective Foil po prostu. To jest historia, to jest serial kryminalny. Historia toczy się w małym angielskim miasteczku, w którym głównym bohaterem jest taki, no właśnie, prowincjonalny trochę policjant, który prowadzi różne sprawy kryminalne w czasach, no, Anglii II wojny światowej. Fantastyczny serial, świetnie napisany. No ja się nie dziwię, bo jego twórcą jest Antony Horowitz. A ci, którzy wiedzą, to nie muszę tego powtarzać, ale Antony Horowitz jest scenarzystą i pisarzem, a dzięki któremu dostaliśmy na przykład serial Poirot z Davidem Sachetem, albo nawet kontynuację przygód Sherlocka Holmesa i jedną powieść, w której główną rolę odgrywa sam profesor Moriarty. No, Antony Horowitz jest jednym z moich ulubionych autorów i ulubionych scenarzystów w ogóle. Jeśli ktoś
ma taką okazję obejrzeć sobie Foils War, on jest chyba gdzieś nawet dostępny na YouTubie, nawet w dobrej jakości, co mnie zdziwiło. Myślę, że powinni się, fan kryminałów powinien się tym zainteresować. Z tego 8 sezonów, świetny serial i z fantastyczną rolą Michaela Kitchena jako Christopher. A jak byś tą muzykę opisał w ogóle? Co to jest za wiesz muzyka? Wiesz co? Trochę noirowa. Okej. Okay. Ale nie mówię, że nie może wszystkie kawałki takie są. Mogę powiedzieć, że Boże, jakby to powiedzieć, motyw główny przywodzi takie właśnie skojarzenia troszkę noirowe, no nie? Ale to też nie jest takie, nie jest to mroczne, nie jest to takie siermiężne jak, nie wiem, LA Noir na przykład, coś w tym rodzaju. Jest troszkę bardziej pogodne. W taki sposób. Natomiast jeśli ktoś oglądał Poirot z Sachetem, no to mniej więcej to podobny rodzaj muzyki. Jest taki... Jakbym miał przypisać temu gatunek, to bym powiedział, że to jest taki jazz, English drama. Bo czasami noir się kojarzy z jazzem takim, powiedzmy. Wiesz, właśnie nie jazz. Bardziej bym powiedział, że takie mocno angielskie klimaty. Aha. Takie potężne, mocno takie... angielskie klimaty. Jest to stonowane, ale jednak czujesz ten taki, wiesz, klimat tamtych czasów, no nie? Okej, okay. Rozumiem, ale bym też chciał jakoś może naszym widzom albo słuchaczom wyjaśnić, jeżeli by nie zdołali sobie przypisać za bardzo. Ja bym to chyba, nie wiem, zobrazował tą muzykę jako taką salonową. Blisko, dokładnie. Elementy tych salonów francuskich, gdzie... Bardziej brytyjskie, okej, okay, czyli... Bardziej brytyjskie, okay. Takie stonowane, takie tajemnicze. Mm-hmm, wiesz, gdzieś tam jakiś drama, dzieje się, wiesz, dochodzi do jakiegoś zabójstwa i wiesz, wszyscy podejrzewają wszystkich, no nie? Dobrze, jest ale taki, ja... nie skupiajmy tyle czasu na... Także wytłumaczyć. Ja polecam. Tak. Polecam oczywiście sam serial, ale też polecam muzykę jak najbardziej. Tak. Do przesłuchania w ogóle w serwisach streamingowych, co jest dla mnie niesamowite, że udało mi się na to trafić. Okej, a przechodzimy do tematu głównego. Oj, tak, już zacieram rączki. Ja też zacieram rączki. Przyznam szczerze, że to był, jeśli mogę zdradzić, chyba to był jeden z takich pierwszych tematów, jaki został zaproponowany. Tak, mieliśmy taką listę tematów, które chcemy poruszyć na podcaście i on pojawił się jako jeden chyba tam z pierwszych. Będziemy dzisiaj rozmawiać o konsoli Dreamcast, a także o muzyce do gier z tej konsoli. W sumie o takich muzycznych perełkach z tej konsoli i strasznie takiego... Ach się łezka kręci w oczy, że to jest taki niewykorzystany potencjał, o którym zaraz też będziemy rozmawiać. Właśnie, łezka się wokół kręci, no. Okej. Okay. Bo sama historia Dreamcasta była dosyć... dramatyczna, można powiedzieć, bo tu już mówimy o takich czasach po... inaczej, jeśli ktoś z was czytał Wojny Konsolowe, no to wie doskonale, że to była taka totalna wojna między Sega a Nintendo o wojny dusz, o wojnę graczy. Rynek amerykański, tak naprawdę. Rynek przede wszystkim amerykański, dokładnie, gdzie biły się między sobą Sega Genesis albo Sega Mega Drive, tak jak w Europie był znany, a Super Nintendo Entertainment System. No, walka, można powiedzieć, zażarta, bo mówiliśmy tutaj o Nintendo, które miało tam 90% chyba rynku amerykańskiego, Sega tam miało mniej niż 10%. Tam ktoś kiedyś chyba obliczył, że miał chyba 2% rynku czy coś w tym rodzaju, także to było jakieś nieporozumienie. A kiedy wszedł na stanowisko szefa Sega of America Tom Kaliński, no to zaczęła się ta batalia, okładanie się pałką po głowach dosłownie, i dzięki temu Sega Genesis w Ameryce, no, stała się wielkim hitem.
i po jakimś czasie Sega miała chyba 60% rynku w porównaniu do 40% to, z Nintendo. Wiesz, to ja mam... to w dużym skrócie muszę tę historię powiedzieć, bo to jest naprawdę... bo to ma znaczenie. Tak, znaczy wiesz, ja mam też takie wrażenie, że mimo wielu sukcesów marki Segi, ona miała zawsze... mówię teraz ogólnie sukcesów, ja nie mówię teraz o tych... o konsoli Dreamcast, o której za chwilę będziemy rozmawiać i o grach, i o muzyce do tych gier, ale mam takie wrażenie, że on mimo tych jakby sukcesów Segi, ona zawsze miała pod górkę, a szczególnie jeśli chodzi o dominację konsolową, tak? No bo przez... Zawsze miała pod górkę, ale to wynikało z wewnętrznych walk Segi. Oj tak, oni nie rozumieli troszeczkę tego, jak rynek amerykański działa. No i przez... Tak, japońska Sega próbowała, no, kładła tak naprawdę kłody pod nogi Kalińskiemu i w ogóle całemu oddziałowi amerykańskiemu, bo nagle się okazało, że przyszedł jakiś Amerykanin, zrobił swoje, Sega stała się popularna. No, twardogłowym Japończykom się to nie spodobało. No i koniec końców postawili szlaban, powiedzieli stop, wdrożyli jakieś swoje zmiany, nowości. No i skończyło się jak skończyło. Mianowicie Genesis, no, było bardzo popularną konsolą, ale po jakimś czasie znowu została zdetronizowana przez SNES-a. Po kilku latach pojawiła się Sega Saturn, czyli już kolejna generacja konsol, ale jednocześnie mniej więcej w tym samym czasie na rynek weszło Sony ze swoim PlayStation i pamiętna konferencja, na której ówczesny chyba szef Sony America wszedł na podium, powiedział $299, czyli $299, tyle konsola miała ich kosztować. I już wtedy Sega wiedziała, że jest na straconej pozycji. I mimo tego, że Sega Saturn sprzedała się no raczej stosunkowo nisko. Oczywiście przebiła wynik Nintendo 64, ale no, po tym jak odbyła się premiera PlayStation no, nie miał... No, ta walka była przegrana. I, mimo to Sega po raz kolejny wzięła rękawice, rzuciła rękawice i stworzyła i wydała kolejną swoją konsolę. Była nią Sega Dreamcast. Pamiętasz, który to rok był? Pamiętam. W 98 rok to była Japonia. W listopadzie. To była końcówka 90. Tak, tak, listopad 98. W Ameryce to był 99 rok, jakoś na początku września. Tak. I jeśli chodzi o Europę, to jest popierniczone, bo w Europie pojawił się jakoś w połowie października, a w Polsce pojawił się pod koniec 2000 roku. Tak, tylko że w Polsce trzeba pamiętać o innej rzeczy. Ja nawet do dzisiaj przypominam sobie ten moment, to za chwilę powiem. A trzeba pamiętać o innej rzeczy, że nie było oficjalnej chyba dystrybucji Sega Dreamcast i ja takie mam wspomnienia, jak chodziłem na giełdę pod Spodek w Katowicach. To była jedna z największych giełd, nawet nie wiem czy jedna z, obok tej warszawskiej na stadionie tysięciolecia, tak bodajże chyba. Przepraszam, jeżeli nie pamiętam, ale niestety nie mieszkałem w stolicy, tylko na Śląsku. I wtedy pamiętam, że w Katowicach często tam byłem i pierwszy raz w życiu zobaczyłem Sega Dreamcast. Nie wiem, czy wtedy jeszcze nie wcześniej nie przeczytałem, z których numerów Neo albo PSG Stream. Już teraz dokładnie nie pamiętam, bo Neo Plus było takim magazynem bardziej nastawionym na wszystko, otwartym, a PSG Stream no jeszcze, że tak powiem, twardo stał przy konsoli Sony PlayStation. Dopiero po jakimś czasie czasami tam się zdarzało, że pisali jakieś artykuły o innych konsolach. To nie, że oni nie byli przeciwnikami, tak, tylko głównie się po prostu woleli skupić na tej konsoli, co dla mnie jakby po części znaczy PSX Extreme generalnie był, no, tak jak powiedziałeś, głównie nastawiony jeszcze wtedy na konsolę PlayStation. Ta multiplatformowość do pisma trafiła dopiero później po ankiecie z czytelnikami. W Neo rzeczywiście jakieś teksty o Dreamcastie się pojawiły. Przyznam szczerze, że ja o Dreamcastie dowiedziałem się jakieś lata po tym, jak no, konsola już przestała być sprzedawana. Już był denatem. Tak, dokładnie. Okay.
Dokładnie. U mnie było PlayStation 2 i myślę, że to jest taki, taki trochę symbol, bo rzeczywiście, kiedy Sony weszło... Bo Dreamcast generalnie było świetną konsolą, która wyprzedzała swoje czasy pod kątem technikaliów, ale także pod kątem gier. Wiesz, miałeś rozgrywkę w otwartych światach. Wiesz, no... była ta konsola, która wykorzystywała internet, ale później przyszło PlayStation 2 i no... ta sprzedaż Dreamcasta zahamowała. Wiesz co, to jest strasznie ciężkie, bo to znaczy, ja powiem tak, ja może też od razu, ja też nie chcę, żebyśmy za długo rozmawiali o samej konsoli, ponieważ... A szkoda, znaczy, no bo to jest historia niesamowita. Powiem tak, bo mnóstwo powstało audycji, artykułów na temat filmów o SEGA Dreamcast i ja myślę, że osoby, które... siedzą bardzo mocno w tej branży gier, no to pewnie mają ogromną wiedzę na temat tej konsoli, a może nawet... Znaczy możemy to tylko podsumować poniekąd, w dużym skrócie. Tak, dlaczego się nie udało? No po pierwsze duża konkurencja, po drugie znowu twardogłowi z Japonii mieli swój plan na życie konsoli ten żywot zakończył. Ja tak, sorry, że ci cały czas przerywam. Ja nie wiem, ja mam takie wrażenie, że to co powiedziałeś, owszem, złe zarządzanie miało ogromny wpływ, ale też trochę Sega Dreamcast miała trochę pecha. Zły w moment się strzeliła. Za późno ta konsola wyszła. Biorąc jeszcze pod uwagę, że Sega starała się, lizała jeszcze rany po Sega Saturn, która no, powiedzmy sobie szczerze, była odrobinę mocniejsza od Sony PlayStation, z tego co pamiętam. Tak. Ale ona cierpiała po prostu na to, co GameCube cierpiał, czyli na brak gier. Tak, dokładnie. Pamiętam, że wiele osób, wiele analityków właśnie wśród tych potknięć z Dreamcastem wymieniało właśnie to, że na przykład nie było gier od Electronic Arts, który wtedy był potentatem gier sportowych. Tak? Jak można było o czymś takim zapomnieć, tak? A zwłaszcza zachodni gracze są przyzwyczajeni do gier sportowych, tak? Jak można było o tym zapomnieć. A z drugiej strony zabrakło również third party deweloperów, takich jak Squaresoft czy Square Enix. Wiesz co, jeszcze... No i przez to nie mieliśmy tak dużo JRPG-ów, ale o tym... Wiesz, ja jeszcze tak dodam, że no, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że DNA Segi to jest głównie są salony automatów, tak? Oni bardziej z tego wyrośli, oni z tym się specjalizowali i ciężko było im... Tam wiadomo, że część gier z automatów przeniesie, między innymi Crazy Taxi, tak? No bo to nie była gra, która była stworzona w pierwszej kolejności na Dreamcasta, tylko ona się na automacie pojawiła. Dokładnie. Większość gier, tak, chyba tak samo jak chyba House of the Dead, chyba tak samo się pierwszy na automata. Ja sądzę, że tu jest chyba duży problem, tak jak Nintendo miało... W pewnym momencie z NES-em miał problem, bo wiesz, dużo było gier takich już przemielonych na zasadzie, że były powtarzalne. Dalej były te Mariany, no ale ileż można robić w kółko te same gry? No ale właśnie, w dużym zabrakło skrócie... Zabrakło studiów, no po prostu zabrakło gier też trochę. No mówię, i... było kilka właśnie takich potknięć, właśnie takich decyzyjnych, zarządzających właśnie ze względu na software, troszkę też ze względu na hardware, bo Sega próbowała w jakiś sposób, wiesz, w taki sposób cenowy również walczyć z konkurencją, no ale w końcu obniżali konsole no, do takich granic, że no, przestało się po prostu te konsole no opłacać i tworzyć i ją sprzedawać. I tak to się... Ja myślę, że taki... I tak banka pękła. Ja myślę, że jeszcze wiesz co, takim gwoździem do trumny Segi było to, że się pojawiła premiera PlayStation 2, która była generacyjnie lepszą konsolą, jeżeli chodzi o osiągi. Ale trzeba przyznać jedną rzecz, drodzy słuchacze, słuchaczka z widzowie, jeżeli nigdy nie widzieliście Segi Dreamcast albo nie słyszeliście o tej konsoli, to moim zdaniem o grach i o muzyce do tych gier za chwilę powiemy, ale co się bardzo wyróżniała, to po prostu takim wyglądem, ale wyglądem kontroler i wpinana pamięć do tego kontrolera, która była jeszcze dodatkowym takim małą przenośną konsolą.
można tak, miała taki ekranik LCD, można na którym grać, można było, tak. Można było grać, ale najważniejsze było to, że wyświetlała różne informacje. To było loga, bardzo pionerskie. Tak. To było... W Resident Evil można było zobaczyć na przykład pasek status życia postaci, co było wow. No. To było bardzo tak, pionerskie. Fakt faktem, konsolka była piękna, wspaniała, kontroler kosmiczny, tak. Ale tak wygodnie leżał w dłoni. No ale rzeczywiście, fakt faktem, to jest to co ty mówisz i ja powiedziałem już też wcześniej. Wyszło PlayStation 2, konsola przestała się sprzedawać na rzecz no, potężniejszego konkurenta, było, nie było. Sony wydawało mnóstwo pieniędzy na promocję swojej konsoli, Sega przespała ten moment. No i skończyła jak skończyła, a bardzo szkoda, ponieważ Dreamcast miał fantastyczne gry, a te mogły się pochwalić naprawdę świetną muzyką, ale właśnie, czy możemy w ogóle powiedzieć o tym, że Dreamcast w jakiś sposób wpłynął na rynek muzyczny do gier wideo? No to już jest kolejna generacja konsol tak naprawdę, więc myślę, że to jest taka dosyć oczywista odpowiedź, ale ja bym wolał usłyszeć jakieś rozszerzenie. A czy chciałbyś moją opinię poznać, tak? Tak, dokładnie. Wiesz co, ja się gryzę trochę, ponieważ jedna półkula mózgu mówi, że tak, druga mówi, że nie. Ja, o Boże. Ja mam trochę zgrzyt, powiem ci szczerze, bo jak na przykład przygotowując się do dzisiejszej audycji sobie kompletowałem listę tych albumów, wiesz, ty mówisz o tym, że Sega Dreamcast, znaczy cały czas mówimy o tym, że była ta ograniczona ilość gier. A jak się popatrzy, to naprawdę było w pewnym momencie bardzo dużo gier. Ja mam wrażenie, że Dreamcast bardzo też, pomijając te wszystkie tytuły te z górnej półki, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, a szczególnie o muzyce, to miał bardzo dużo tytułów pokroju bijatyki 2D, szczególnie z tam, nie wiem, Street Fighter versus Marvel i można byłoby tak wymieniać. W nieskończoność. Naprawdę miał bardzo dużo tych odsłon. Ja nawet nie wiem, czy którakolwiek inna konsola tyle miała iteracji tych bijatyk. Też dużo sportowych, szczególnie wiadomo pod rynek amerykański, ale jak tak popatrzysz pod kątem japońskim, ile tych gier wyszło, to nie wyszło zbyt wiele takich, nazwijmy to, które mogły bardzo mocno pociągnąć i przedłużyć życie tej konsoli. Ja szczerze mówiąc jestem w stanie się doliczyć niespełna 10 gier, takich bardzo mocnych japońskich tytułów, które zmieniły. To znaczy, no dobrze, to powiedz, a ja zaraz znaczy jedna tylko rzecz, bo obejrzałem sobie kiedyś taki materiał, w którym zebrano wszystkie gry, które wyszły na Dreamcasta. To ile ty oglądałeś w tydzień? Boże, nie wiem. Nie, w ciągu jednego dnia, bo ty te kiedy nie były czas, długie. Był tyle ogólnie. Ale jest... Łącznie wyszło jakieś chyba ponad 600 gier. Również takie, które wyszły w Japonii, ale nigdy nie wyszły poza rynek, japoński. Było, które wyszły i zrobiłem sobie analizę. Zrobiłem sobie krótką analizę i wyszło mi na to, że z tych 600 gier jakieś 20-25% stanowiły visual novele. Tak. I swear to God, ja nigdy w życiu nie widziałem, żeby jakakolwiek konsola miała taką liczbę visual novel. Ty to mówisz sportowe, ja tych sportowych prawie nie widziałem. Bijatyki, zgadzam się. Ale nigdy nie spodziewałem się widzieć tam tyle visual novelek. Naprawdę. A to mówimy o konsoli nie przenośnej, tylko o konsoli, kurde, stacjonarnej. Też z takimi bebachami. Ja powiem tak, zanim... jakby odpowiem sobie i tobie i naszym słuchaczom i widzom i słuchaczkom odnośnie tego, skąd ja mam ten zgrzyt. Warto też powiedzieć o tym, że konsola miała chip jakby dźwiękowy od Yamahy, który no wiadomo bardzo dorównywał współczesnym sprzętom, czyli mam na myśli komputerom, nawet przewyższał w pewnych elementach. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły naprawdę, bo nie uważam się jakby specjalistę. Jednak no, współpraca z Yamahą na pewno się przyczyniła do tego, że te dźwięki i jakby te już ograniczenia, które wcześniej inne konsole miały, pozwoliło to, że można było na przykład otrzymać troszeczkę bardziej cieplejszą, lepszą barwę dźwięków w grach na Sega Dreamcast, szczególnie w przypadku tych
gier pokroju, nie wiem, Soul Calibur czy Shenmue, o których dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać. Tam muzyka szczególnie bardzo mocno wybrzmiewa i to na pewno jest między innymi spowodowane tym procesorem. Ale warto jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć i w sumie jakbyśmy tego nie zrobili, no to bym sobie tego nie wybaczył, ale tytułowy jakby dżingiel, tak? Czy dźwięk, utwór, który otwiera się przy uruchamianiu konsoli, został skomponowany przez Ryuichiego Sakamoto, który no niestety odszedł, zmarł 28 marca. Niesamowity, wybitny japoński kompozytor, który był też członkiem, no, można by powiedzieć, jednego z najważniejszych zespołów nie tylko w historii kultury japońskiej, ale też jakby całego show biznesu muzycznego. Mam na myśli Yellow Magic Orchestra. I no, Ryuichi Sakamoto, jakby powiedzieć szczerze, to on wyznaczał pewne nowe standardy w muzyce współczesnej. Bardzo był chyba skryty, z tego co mi było wiadomo. Ja naprawdę, będąc nastolatkiem, to niewiele nie wiedziałem o tym kompozytorze, mimo tego, że się oglądało jakieś tam, powiedzmy, filmy, trochę się słuchało muzyki, ale to co on zrobił w przypadku tego takiego, powiedzmy, dźwięku, który trwa niespełna chyba 10 sekund bodajże, no to został bardzo mocno też zapamiętany, ale też dzięki tej animacji, tak, z Sega Dreamcast. Jeżeli chodzi o ten mój zgrzyt, ja mam takie wrażenie, że właśnie nie zmieniło za bardzo, w sensie sama Sega Dreamcast, jeżeli chodzi o możliwości, jakie dawała kompozytorom, może niewiele zmieniła w branży muzycznej do gier wideo, ale na pewno kilka tytułów wyznaczyły może nowe jakieś standardy. Na przykład wydaje mi się, że w przypadku tak jest Soul Calibura, który, no, prawdę powiedziawszy, nawet... Znaczy Tekken trójka, no to trzeba powiedzieć sobie szczerze, że to jest niedościgniony wzór, jeżeli chodzi o muzykę do trójwymiarowych bijatyk. No tam się później jeszcze, wiadomo, Tekken piątka pojawił, ale to już jest zupełnie dalsza generacja konsol. Ale na tamten czas, zanim PlayStation 2 zaczęło się, że tak powiem, rozkręcać, to Soul Calibur obecnie posiadał jedną z najciekawszych bibliotek utworów związanych z bijatykami, które, no, które utwory do dzisiaj są po prostu w kolejnych iteracjach poddawane jakimś tam, powiedzmy, aranżacjom. Na pewno to był Soul Calibur. Ja mam taką trójkę i na pewno dzisiaj jeszcze będziemy zaraz do nich wracać. W kilku słowach chciałem tylko dopowiedzieć. No to jeszcze trzeba pamiętać na pewno o Shenmue. No, orkiestrowe brzmienie, tytułowy temat, możliwości, jakie Dreamcast dawał, że można było też nagrać w lepszej jakości żywe instrumenty i to później one wybrzmiewały w samej grze. No, sama gra później była, o czym już rozmawialiśmy z Pawłem niejednokrotnie, była inspiracją do innych dużych tytułów, między innymi do GTA. I sądzę, że jeszcze Jet Set Radio, festiwal zakręconych, wymaksowanych do maksa kompozycji, które jakby wywodziły się ze współczesnych brzmień lat 90., gdzie kompozytorzy się inspirowali naprawdę w tamtym czasie, no, najbardziej popularnymi zespołami, między innymi Prodigy, tak? Więc ja bym powiedział, że za bardzo Sega Dreamcast, chciałbym naprawdę powiedzieć, że miała ogromny wpływ na rynek muzyczny do gier wideo w tamtym czasie, ale chyba do końca nie byłbym ze sobą szczery. Chyba to nie było tak, jakbym sobie życzył jednak. To jest tylko wyłącznie kilka tytułów sprawiły to, że może kompozytorzy, którzy pisali muzykę do gier wydawanych na konkurencyjne urządzenia, może się zainspirowały tym, co na przykład tam Shenmue, Soul Calibur czy Jet Set Radio
Tam jeszcze może kilka tytułów z Pawłem jeszcze opowiemy, bo nie chciałbym teraz wyciągać wszystkie asy z rękawa. Ale ja mam takie wrażenie, że no niewiele wpłynęła na ten rynek muzyczny do gier wideo, ale to też powiedzmy sobie szczerze, o czym też powiedzieliśmy na samym początku audycji. No ten krótki czas, no bo przecież ile? Jaki był cykl życia Dreamcasta? 3 lata? No to co jest konsola w 3 lata tak naprawdę osiągnąć lub zmienić, wpłynąć, tak? Na rynek muzyczny do gier wideo. Nie wiem, Paweł, a ty jakie masz przemyślenia na ten temat? Ja chciałbym powiedzieć coś innego, coś bardziej pozytywnego, ale ciężko, rzeczywiście. Mimo wszystko dobrze, że poruszyłeś ten wątek, że no, była to ewolucja, ale nie rewolucja. Tak. O, może w ten sposób. Rzeczywiście, te dźwięki rzeczywiście takie były cieplejsze. Jakie przebłyski lekkie. Dokładnie. Jakie Sega no, wiesz, mogła... Miejmy na uwadze to, że to już była kolejna generacja konsol tak naprawdę. Czyli najpierw wyszła Sega Saturn, później Dreamcast, a później PlayStation 2, więc w ogóle się porobiło na tym rynku konsolowym. Także możemy mówić w zasadzie o ewolucji technologicznej i dzięki temu mogliśmy dostać małe, te cieplejsze dźwięki. Tak, tak. No ty mówisz o tych ciepłych, o tych innych brzmieniach instrumentów, że one rzeczywiście brzmiały inaczej. Ja bym jeszcze tutaj wymienił jedną rzecz, mianowicie wykorzystanie wokalu. Na przykład tak, w grach Sonic Adventure 1-2 i dzięki czemu ja poznałem zespół Crash 4T, tak? I którzy zagrali Open Your Heart czy Escape from the City, które są fenomenalne i nadal mi się przyjemnie słucha i fajnie było usłyszeć te dźwięki również podczas koncertu na 30-lecie Sonica. Także no, Dreamcast była tak naprawdę tą pierwszą konsolą tej nowej, wtedy nowej generacji, która pod kątem tym technologicznym dawała troszkę więcej możliwości, ale tak jak mówisz, no te 2-3 lata to było zdecydowanie za mało, żeby się Dreamcast rozkręcił. Dopiero wyszło PlayStation 2, już kolejni deweloperzy po kolei uczyli się tej konsoli i na końcu dostawaliśmy już potężne takie perełki na tę konsolę, które wyciskały z konsoli Sony siódme poty. No, przykładem tego może być Shadow of the Colossus. No ale no, czego nie można odmówić Dreamcastowi? No, w jaki sposób te podwaliny tam zostały podłożone? No wiesz co, no na przykład i też jeszcze taka myśl, przepraszam, że ci wchodzę w zdanie, jeszcze taka jedna myśl mi przyszła do głowy, że Sega zawsze się wyróżni, mam na myśli produkcję na konsoli Segi, one się zawsze wyróżniały tym takim, jakby to dobrze ująć, one były bardzo japońskie. O, tak bym to powiedział. Były naprawdę były. Bardzo japońskie. Jak myślicie, że gry na Sony PlayStation były bardzo japońskie? Nie. Mi się wydaje, że Sega. Channel No. 5 bodajże chyba się ta gra nazywała. Oj, tak. Kilka jeszcze innych gier, o których pewnie dzisiaj nie powiemy, bo nie starczy nam czasu, ale mnóstwo jest zalew japońskich tytułów, o których na przykład my nie słyszeliśmy, ponieważ no, nie wychodziły poza granice kraju kwitnącej wiśni. I to jest też trochę taki problem, że dużo rzeczy do nas nie dotarło i trzeba byłoby naprawdę trochę czasu poświęcić, żeby przejrzeć jakieś materiały, przesłuchać ewentualnie. Ja sądzę, żebyśmy takie perełki z Pawłem moglibyśmy znaleźć i się z wami podzielić, ale naprawdę trzeba na to trochę czasu poświęcić. I wydaje mi się, że takim chyba znakiem rozpoznawczym to taka niepohamowana ochota tworzenia, kreowania jakichś takich dziwnych muzycznych światów. Mi się wydaje, że Jet Set Radio jest takim bardzo też dobrym przykładem. Sama gra była bardzo pokręcona. W ogóle sam pomysł, że jeździsz na rolkach i zostawiasz graffiti na murach i uciekasz przed miejską policją czy służbami. No wiadomo, to był taki okres, gdzie ten był rozkwit, tak, kultury graffiti.
I no to było, gra się sama w sobie bardzo dobrze wszczeliła w tamten moment. Jeszcze też wszyscy jeździli na rolkach, a no i też sama muzyka jest taka bardzo, jak na lata, no bardzo pochodząca z lat 90. A więc jak chcecie poznać w skrócie trochę muzyki z lat 90., myślę, że Jetset Radio jest takim bardzo dobrym przykładem tego. No właśnie wyprzedziłeś mnie trochę z tematem, bo chciałem cię zapytać o tym, czy i co było takiego wyjątkowego w muzyce do gier. Po części odpowiedziałeś, że, i to dobrze zostało podkreślane, że Sega była najbardziej japońską konsolą, a więc jeśli chcieliście sobie zagrać w naprawdę takie typowe japońskie gry, że aż zęby bolały, no to trzeba było wybrać Dreamcasta, ale też była ta muzyka do gier była wyjątkowa, bo te gry same w sobie były też wyjątkowe. To był jeszcze taki czas, kiedy można było bawić się, eksperymentować na grami, tak? Ty wymieniłeś tego Jet Set Radio, który no, przekraczał takie granice, których wtedy trudno było w jakikolwiek sposób przekroczyć, tak? Mieliśmy na przykład Shenmue, która to gra sama w sobie była jednym wielkim przekraczaniem granic. Ale tak? mieliśmy Samba, na przykład Samba de Amigo. Samba de Amigo, prawda? Tak, dokładnie. Dostawałeś maracasy i grałeś sobie na maracasach. Miałeś na przykład Seaman. Pamiętasz? O nie, to był taki... No... To był taki. To była gra. Jedna z najbardziej pokręconych. Porąbanych gier. To była gra, która polegała na tym, że dostawałeś żywe stworzenie, z którym, które ewoluował, jednocześnie mogłeś z tym stworzeniem rozmawiać, wchodzić w interakcję. To było tak porąbane. Ryba z twarzą człowieka. Twórcy gry. Jak cholera. Twórcy gry, tak, żeby było zabawniej. Także. Wiesz, także to był ten okres, kiedy na konsolę wtedy wychodziło dużo takich eksperymentalnych tytułów, które dzisiaj, czy by powstały? No dzisiaj mamy indiki, tak? No one są właśnie, one same przejęły, same, przejęły tą pałeczkę. Przejęły pałeczkę, tak? Kiedy dostajemy mnóstwo tak naprawdę... Od dużych firm dostajemy mnóstwo tak naprawdę powtarzających się wzorców. Tak, indyki robią jednak, dalej wykręcają te normy. W przypadku gier na Dreamcasta no dostawaliśmy właśnie takie pierwsze oznaki nowych, niespotykanych wtedy gier. I później tę pałeczkę przejęło trochę PlayStation 2. Jak sobie przejrzycie bibliotekę gier PlayStation 2, mówimy o przeszło jakieś chyba 2000 tytułów, no to tam też oprócz tych najbardziej topowych gier znajdziecie również takie gry, takie tytuły, o których na przykład nie pisało się w prasie, tak? Nie znaleźliście nigdzie recenzji. Ale mimo wszystko były na swój sposób dziwne, trochę odbiegające od jakichś norm, ale też były w pewien sposób wyjątkowe, tak przyciągały oko, ale też przyciągały również ucho swoją muzyką. No Samba de Amigo, to już powiedziałeś, Channel 5, to samo. Jet Set Radio wspomniany przez ciebie również. Także to już, tak powtórzę tylko, to był taki okres, kiedy naprawdę dostawaliśmy mnóstwo takich dźwięków i takich gier, których wcześniej o których wcześniej mogliśmy pomarzyć, bo no, te wcześniejsze konsole miały te takie ograniczenia i trzeba było się rzeczywiście mocno gimnastykować, żeby dostarczyć coś, co przykuje i słuch, i wzrok. W przypadku Dreamcasta, no to już te granice na szczęście były przekraczane, dzięki czemu dostaliśmy naprawdę worek solidnych gier i wraz z nimi solidne dźwięki. Tak, no przecież były mocno eksperymentalne i tutaj już ten cały wspomniany Sima na przykład, albo Samba de Amigo, ale ja bym jeszcze na przykład powiedział, jest też, to znaczy tak, Power Stone był też mocno nowatorski, ale nie wiem, czy to też nie była arcade'owa, ja już teraz nie pamiętam, czy ona się... Troszkę tak. Chyba była w pierwszej kolejności, chyba się na automatach pojawiły te dwie odsłony. I ja mam ścieżkę dźwiękową z pierwszej części. Jak ja tam pamiętam z automatów, bo na Sedze grałem dosłownie chyba kilka chwil, kilka minut czy kilkadziesiąt minut i szczerze mówiąc aż tak muzyka mi nie zapadła w pamięć. Jak sobie przesłuchałem na nowo tą ścieżkę dźwiękową, no to powiem tak. Jest ok, jest w porządku, idealnie jakby pasuje do tej konwencji, ale to nie jest coś, co bym powiedział, że... To co już też powiedziałem,
rozmawialiśmy z Pawłem na samym początku, że to nie jest taka produkcja muzyczna, nie wiem, miałaby w jakiś sposób zainspirować pokolenie młodych kompozytorów tak, jak chcę w takiej... Tak chcę właśnie pisać muzykę do gier wideo, no, a szczególnie do bijaty. Ona po prostu idealnie pasowała do swojej konwencji, ale nie była jakoś specjalnie wybijająca się, więc myślę, że jak ktoś ma dosłownie jakiś duży sentyment związany z tą grą, że przegrał nie wiadomo ile godzin, no to sądzę, że dla niego, dla takiej osoby albo osób będzie bardzo, bardzo dobra muzyka. Natomiast jakby jeszcze... Troszeczkę wracając chyba do twojego pytania, co było wyjątkowego w muzyce do gier konsoli Segi, no poniekąd ja już tu trochę kilka słów powiedziałem. Ja nie wiem, czy to jest dobre stwierdzenie, ale tak z perspektywy czasu mam wrażenie, że to była dobra maszynka do robienia właśnie eksperymentalnych gier. I przez to czasami ciekawe eksperymentalne ścieżki dźwiękowe. No wiadomo, te największe i najważniejsi molochowie branży gier wideo, czyli tam Namco, co stworzyło oczywiście Soul Calibur, no sobie nie mogło pozwolić za bardzo na eksperymentalną muzykę. No bo to było takie dosyć duże, szanowane IP i trzeba powiedzieć sobie szczerze, że nawet w tamtych czasach duże marki nie zawsze ryzykowały, żeby coś nowego zrobić, chociaż zawsze, czasami to było na odwrót, tak, że jednak zaryzykowali i dostawaliśmy muzykę, która faktycznie wyskakiwaliśmy ze skarpetek słuchając tych utworów. Ja sądzę, że właśnie Sega Dreamcast to była taka dobra maszynka do robienia eksperymentalnej muzyki, ale tej muzyki właśnie wyszło bardzo dużo eksperymentalnej i mam wrażenie, że nie zawsze ona była dobra. Dlatego tak sądzę, że... Może nie zawsze trafiała w gust po prostu. Może nie tyle... Przeciętnego gracza. Być może, ale też jesteśmy świadkami tego, że tych dużo ścieżek dźwiękowych z ery Dreamcasta nie wyszło dużo soundtracków. Nawet to można popatrzeć na listę japońskich wydawnictw. No teraz jest dużo wznowień. A nie, bo nie chcę teraz mówić o tych tytułach, bo pewnie za chwilę będziemy rozmawiać o tych tytułach, a mam po prostu cały czas, kręci mi się w głowie jeden tytuł i pewnie mnie Paweł wyprzedzi i powie pierwszy o nim, tak więc wolę na razie nie mówić, ale tak jak mówię, z mojej perspektywy to była fajna maszynka eksperymentalna, dająca dużo takiej właśnie ciepłej, wykręconej na maksa muzyki. Nie wiem, Pawle, ty jeszcze coś chciałabyś jeszcze dodać? Ja nie. Świetnie ten temat został wyczerpany. I niestety, ale muszę przejść do kolejnego, troszkę bardziej, troszkę smutnego. Bo wiemy, jak konsola skończyła. Wiemy, że skończyła zdecydowanie za szybko. Że mogła jeszcze powalczyć na rynku, ale przez kilka głupich decyzji... No niestety zakończyła swój żywot zdecydowanie za wcześnie i mam wrażenie, że przez to właśnie, mniej więcej podsumowując to, co powiedziałeś, że ten potencjał, ten muzyczny potencjał konsoli Dreamcast, no nie został wykorzystany. No, tak krótko ujmując, nie, można by powiedzieć, no ale to jest to, co powiedzieliśmy, tak? 3 lata. Co możesz w 3 lata pokazać? Nic się nie da, no ale właśnie to jest to, co powiedziałem, że PlayStation 2 też zaczynało z takiego jakiegoś pułapy wczesnego, a później dostaliśmy potężne molochy właśnie pokroju Shadow of the Colossus czy Kingdom Hearts 2 i to są takie tytuły, które no, wykorzystały potencjał właśnie konsoli Segi. W przypadku Dreamcasta, no kurczę, no nie dało się. Nie dało się. Myślę, że gdyby ta konsola jeszcze trochę pożyła i jeszcze na to wychodziły jakieś gry. No w Japonii jeszcze po tym, że jak zaprzestano produkcję konsoli, no to jeszcze gry wychodziły w Japonii. Tylko, że to były wizualnowe chyba. Właśnie, tu jedną rzecz trzeba należy podkreślić, że okej, Sega Dreamcast szybko skończyła, nie jest produkowana, ale gry na tę konsolę dalej powstają. Tak.
Tak, mimo właśnie wszystko, też chciałem ta scena, powiedzieć. Ta tak. scena homebrew dalej istnieje, dalej ludzie, słuchaj, tworzą grę na konsolę, która już nie jest produkowana, ale dalej wypuszczają ją, słuchaj, w oryginalnych opakowaniach, na płytach CD. Tak, widziałem nawet... To jest porąbane. Tak. A czy trzeba powiedzieć jedno, że... ta społeczność, która się nie, jakby została zbudowana przez Dreamcasta i no po prostu nie była w stanie przyjąć do wiadomości, że Dreamcasta już się nie będzie produkowana ta konsola, a w związku z tym też gry się kolejne nie będą pojawiły o tych powiedzmy większych producentów i też wydawców. Dla nich to jakby ta wiadomość nie była nie do przyjęcia. Oni za bardzo pokochali te urządzenia. Ja się nie dziwię, bo konsola miała potencjał, no tylko że miała w złym momencie, w złym czasie złe decyzje. Sądzę, że też, no bo jeżeli mówimy o 3 latach na rynku, ja nie wiem, kiedy zaczęto na przykład tworzyć Shenmue, ja teraz nie pamiętam, czy to rok. Bo ja teraz nie jestem w stanie... Shenmue był jeszcze tworzony w czasach Saturna. Tak, czyli, ale chyba już teraz nie pamiętam, czy pod koniec, czy w połowie cyklu życia Dreamcasta się Shenmue pojawił. Pamiętasz, czy to było w pierwszym roku? Pojawił się w 99. No to już połowa tak naprawdę. Okay. Tam druga część. No ale zmierzam do tego, że jakby czas powstawania gier w tamtym czasie, no bo trzeba też powiedzieć sobie szczerze, czy ja nie pamiętam, może ty będziesz wiedział, Paweł, czy Dreamcast, czy ta konsola była przystępna, jeżeli chodzi o środowisko deweloperskie. Czy była ciężka do okiełzania, do produkcji gier? No bo jeżeli mówimy o cyklu 3-letnim konsoli, to rozumiem, że nie była, no bo wiesz, gry wychodziły i w miarę szybko nawet. Tylko wiadomo, jak coś szybko wychodzi, to nie jest do końca zawsze dopracowana ta produkcja. Dlatego ja się też nie dziwię, że w pewnym momencie włodarze Segi zaczęli sięgać po tytuły automatowe, tak? Między innymi Crazy Taxi, która pojawiła się też z licencjonowanymi piosenkami, bo tam oficjalnie chyba nie było takiej ścieżki dźwiękowej oryginalnego soundtracku. A z tego co pamiętam, to były tam takie licencjonowane utwory, albo to były utwory, które przypominały tak jak Offspringa, albo po prostu wtedy inne jeszcze takie popularne na czasie punk rockowe kapele. Natomiast niewykorzystany potencjał muzyczny, to jest ogromny zmarnowany, no bo tak jak mówiliśmy, konsola miała możliwości, no ale co z tego, jeżeli kompozytorzy czy studia deweloperskie nie miały okazji nawet okiełzać tego potwora w tamtym czasie. No co zrobisz? Nic nie zrobisz, niestety. No niemniej jednak cały czas osobiście trzymam kciuki za scenę homebrew, a ja ich obserwuję wszystkich w mediach społecznościowych, między innymi na Twitterze. Cały czas słyszę o jakichś nowinkach z tej sceny i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, że im się chce robić, ale też no mając na uwadze to, jakim sentymentem darzy się tę konsolę, no nic mnie to nie dziwi. Mariusz, przechodzimy do ostatniego tematu. Już zmierzamy do końca, jak przykro. Już zmierzamy do końca, smuteczek. Ale trzeba niestety. Smuteczek, ale taki koniec myślę troszkę bardziej wesoły dla odmiany, na szczęście. Mianowicie twoje takie subiektywne, osobiste muzyczne perełki z Dreamcasta dajesz. No tak jak ja powiedziałem też, no nie ma zbyt wiele tych tytułów i też nie, ja powiem szczerze, moja historia z Dreamcastem jest bardzo, ale to bardzo krótka i teraz ostatnio nawet chodzi mi po głowie, żeby kupić tą konsolę i... Masz jeszcze miejsce? Wiesz co, na razie kupić, ale niekoniecznie grać w nią i kolekcjonować tytuły, ale głównie te takie japońskie bym powiedział, w sensie... bo jak patrzę na ceny tych europejskich wydań czy amerykańskich, to no, chwytam się za głowę momentami. W sensie już wystarczy, że inwestuję teraz w Analog Pocketa i w
tytuły Game Boya, Game Boya Colora i też Game Boya Advance, i sobie teraz nadrabiam to, co nie miałem wtedy czasu, bo wiadomo, głównie albo się skupiało się na tych stacjonarnych konsolach, albo też były inne obowiązki, mimo tego, że się było nastolatkiem. No nie wiem, może sobie nadrobić, jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanawiam, nie chcę mi się bawić w jakieś emulatory, nie wiem, kupować specjalnie Steam Decka po to, żeby grać w Dreamcasta, w emulatory Dreamcasta, bo z tego co słyszałem, Steam Deck jest bardzo dobrym urządzeniem, jeżeli chodzi o emulację gier. A z tymi emulacjami to jest różnie bywa i nawet wiem, że na Analog Pocket te emulacje nie do końca zawsze dobrze działają, ale jakby nie wchodząc w tą scenę, ja nie jestem tutaj specjalistą. Odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli chodzi o moje takie muzyczne perełki z Sega Dreamcast, no to ja powiem tylko te tytuły, które bardzo mocno mi utknęły w głowie za pomocą muzyki. Po części też posiadam ścieżki dźwiękowe z tych gier, więc w pierwszej kolejności to na pewno to będzie Soul Calibur z muzyką Juniego Nakatsaru, Yoshitaka Yano, Akitaki Tohayame i to Kanari Otsuki i Hideki Tobety. Ta ostatnia dwójka, czyli Takanori i Hideki, to byli kompozytorzy, którzy jeszcze nawet pracowali przy Soul Edge'u, natomiast ta grupa kilku osób, no można by powiedzieć, że w tamtym momencie, kiedy Soul Calibur się pojawił, no to wynieśli na wyżyny muzykę do trójwymiarowych bijatyk, bo dzisiaj nie padło jeszcze ani jedno słowo odnośnie Virtua Fighter. O nie! Żeby było zabawnie. Zapomnieliśmy, ale ja na szczęście pamiętałem, ale to też prawda jest taka, że to była też automatowa bijatyka, chociaż chyba ta trzecia, nie wiem teraz, czy trzecia, ja już teraz nie pamiętam, na pewno nasi słuchacze, widzowie będą widzieli, nie pamiętam, czy trzecia część jeszcze się pojawiła na CD Dreamcast, czy to już była wersja na PlayStation 2, bo 3, już teraz nie pamiętam dokładnie. Też nie pamiętam. No, ale też, no, prawda jest taka, że Virtua Fighter nigdy nie miała za bardzo dobrej, znaczy, to była dobra muzyka, która idealnie się wpasowywała w te realia tych starć. Ale no w porównaniu z Soul Caliburem, w porównaniu do Tekkena, czy chociażby do Street Fighterów, to nie, niestety Soul Calibur, mówię, wyniósł na wyżyny, dlatego że tam dużo było takich elementów nawiązujących trochę do muzyki klasycznej, ale z takim zacięciem japońskim. No i bardzo, bardzo takie zapadające w tle melodie. No jak powiedziałem też na samym wstępie, do dzisiaj w tych nowych odsłonach Soul Calibura pojawiają się niekiedy te aranżacje z pierwszej części Soul Calibura. Kolejnym tytułem no to jest Jet Set Radio Original Soundtracks Hidekiego Naganume, Richarda Jacquesa, Repsa Castle Logica, Filca Toronto i B.B. Wrightsa. No ale też jakby kompozytorzy z kompozytorami, którzy jakby napisali tą oryginalną muzykę, która no niekiedy czasami brzmi jak w latach 90. popularne zespoły, ten AC Jazz wlewający się na prawo i lewo, hip-hop, jakieś zacięcia rockowe, no mnóstwo, to jest, że tak powiem, bardzo dobra szkoła, jeżeli ktoś chce muzykę napisać i szuka jakichś inspiracji jakichś gatunkowych, no to ja myślę, że Jet Set Radio to jest dobry przykładem, ale ona jest bardzo specyficzna momentami, szczególnie jeżeli chodzi o wokalizy. No i teraz wychodzi, jakby powiedzieć, spadkobierca tej gry i też z muzyką Hideki Naganume, no bo on był głównym kompozytorem. Kolejnym tytułem, i Paweł też o tym tytule powie, no to jest Skies of Arcadia, tak? Taki Minobe, Tsushi Maeda, i to jest bardzo, bardzo nietypowy i niedoceniony RPG. Strasznie, w sensie cenią go tylko ludzie, którzy zagrali na CD Dreamcast. Chodzą pogłoski, że ma się na Switchu pojawić, tak więc jeżeli się pojawi, to ja będę trzymamy kciuki oboje z Pawłem. Tak. Jeśli nikt nie grał w Skies of Arcadia, to w zasadzie powinien. A chyba, że traficie na wersję z GameCube'a, why not?
Be My Guest, tak. Powinniście. To jest naprawdę fantastyczna, tak. Fantastyczna gra i jeden z bardzo nielicznych gier JRPG w ogóle na Dreamcasta. Ojej, no podobno jeszcze chodziły, bo ja kiedyś widziałem dokument od i kompozytorka i albo twórcy rozmawiali o tej tak. Grze i że podobno kontynuacja, nawet już jakieś były pierwsze przymiarki do kontynuacji. O tej kontynuacji to ja słyszałem tak przynajmniej raz w roku, więc no... No ale zasadniczo... Jeśli liczę już głównie tylko raczej na remaster i nic więcej, ja tak też. Naprawdę. No a zaś sama muzyka, jeju, no... To jest fajne nawiązanie troszeczkę do estetyki, to jest kompletnie nie jest... Znaczy ja nie czuję tam za bardzo japońskiej takiej muzyki, bardziej ona nawiązuje do estetyki europejskiej. No można oczywiście się doszukać jakichś tam japońskich elementów, ale ona bardzo się wyróżniała na tle wówczas, jakich wyszła, jeżeli chodzi o japońskie RPG. To jest zupełnie inne podejście do komponowania muzyki. Z kolei kolejny RPG, no to jest Grandia, druga część, Norikiego Iwadare. Ale ta gra też się pojawiła później chyba na PlayStation 2, z tego co pamiętam. A ja nawet nie wiem, czy nie równocześnie się pojawiły. Już teraz dokładnie nie pamiętam. Możliwe, że się później pojawiła jeszcze na PlayStation. No a Noriko Iwadare, no to wiadomo, to jest taki kompozytor, który bardzo sięga po jazz i te utwory tam słyszeć nawet w tych utworach taki jazz, taka muzyka też klasyczna, dużo takiej fuzji tam jest. No i oczywiście moim zdaniem to jest, jeżeli ktoś by mnie się spytał, co jest jakby takim, co identyfikuje muzykę. Jeżeli mówimy o Dreamcastie, to co mi przychodzi pierwsza rzecz do głowy, jeżeli chodzi o muzykę do gier i o muzykę z gier na Dreamcasta, to jest dla mnie osobiście tylko jeden taki tytuł może być. A mianowicie to jest Shenmue. Nie ma po prostu... To jest taki znak rozpoznawczy, bym powiedział, Sega Dreamcast, jeżeli chodzi o muzykę do gier. Shenmue... I jeszcze album, który później został wydany, Shenmue Orchestra Version, muzyka oczywiście taka niebiego Mitsuyoshi, Ryuji Ichiu, Osamaru Murata i Yuzo Koshiro też jeszcze robił muzykę poniekąd. To jest piękna, to jest taki list miłosny trochę do kultury, która jakby, bo wiadomo, kultura japońska, kultura chińska, mimo tego, że no bardzo od siebie to są dwa przeciwne bieguny, ale ma troszeczkę dużo ze sobą wspólnego, jeżeli chodzi o instrumentarium, bo Japończycy troszeczkę też się inspirowali kulturą japońską, jeżeli chodzi o instrumenty. I naprawdę wsłuchać, ja nie wiem, ja bym to powiedział, że to jest takie trochę... że muzyka do Shenmue to jest takim dyplomatą, w sensie to dyplomatycznie spaja dwie kultury ze sobą, czyli tą kulturę japońską i tą kulturę chińską, no bo kultura, znaczy sama gra jest osadzona w Chinach i głównym bohaterem też jest przecież Chińczyk, tak? Z tego co dobrze pamiętam. A muzyka jest oczywiście, są te jakby nawiązania do tej stylistyki, jest troszeczkę tam przykratkiem wrzucona muzyka taka powiedzmy ludowa japońska, czyli taka powiedzmy z tej czasów feudalnej Japonii, trochę tam europejskich zacięć można usłyszeć, dlatego mi się wydaje, że to jest taki piękny list miłosny do tych dwóch kultur i ogólnie dla osób, które sobie bardzo cenią wysokie progi, jeżeli chodzi o muzykę do gier wideo. Nie ma lepszego przykładu jak Shenmue, w sensie jeżeli chodzi o, mówię teraz o soundtrackach z Sega Dreamcast, tak? To jest piękny album, a ja uważam, jeżeli ktokolwiek słucha muzyki do gier i nie słyszał o Shenmue i nie słuchasz ścieżki dźwiękowej, no to słuchajcie, macie co nadrobić. Koniecznie. Na sam koniec to jest mój ostatnia moja propozycja. Echo the Dolphin, Defender of the Future Dreamcast, Timiego John Folina. No i kto grał w Echo the Dolphin, no to się może praktycznie poprzedniej wersji, bo też na Sega Genesis się pojawił.
ta gra, no to może sobie wyobrazić, że to jest takie... jak, o właśnie, jak można w tamtych czasach, zanim jeszcze na stałe w pewnym momencie pojawiły się dokumenty o tym, jak, nie wiem, jakieś zwierzęta żyją w morzu, no to myślę, że gry pokazały wcześniej, a szczególnie muzykę. Ta muzyka to jest taka piękna, ambientowa... kolaż taki ambientowy pokazujący, jakby brzmiała muzyka na dnie oceanu, czyli bardzo sprawiająca taki nastrój i wprawiająca nas w nastrój ukojenia, dźwięki brzmią na serio, jakby były wyciągnięte z głębin, z jakichś, powiedzmy, zatraconych cywilizacji, i gdzieś tam są dźwięki wplecione na przykład całej tej fauny i flory, która sobie gdzieś tam żyje w oceanie. I myślę, że i cała ta, powiedzmy, jeszcze ta symfonia różnych barw, harmonii, dźwięków, no myślę, że to jest też bardzo dobry album, jeżeli ktoś szuka ukojenia. Pawle, a ty? Jakie to są twoje tytuły, jeżeli chodzi o muzyczne perełki z czasów Dreamcast? Najgorsze jest to, że wymieniłeś zdecydowaną większość tego, co chciałem powiedzieć. O nie, to trzeba było pierwszy. Na przyszłość. Skies of Arcadia, Jet Set Radio, Soul Calibur oczywiście, a do tego dorzuciłbym również Sonic Adventure. Ja specjalnie nie dorzuciłem, bo to nie jest moja bajka tym razem. Moja tak, z kilku powodów. Po pierwsze, bo moja historia z Dreamcastem zaczęła się bardzo późno, jak pracowałem jeszcze w sklepie konsolowym i przyszedł do sklepu jakiś typ. Powiedział, że chce sprzedać po prostu jakąś konsolę z jakimiś grami. No patrzymy, co to jest, o Dreamcast. No to mój kolega powiedział, ok, bierzemy, zostało mu zapłacone. Ja dostałem zadanie, żeby tę konsolę sprawdzić, czyli musiałem każdą płytę po kolei sprawdzić, czy ona działa i czy konsola nie jest zepsuta i tak dalej. I pierwszą grę, którą wtedy odpaliłem, to był Sonic Adventure. To był pierwszy Sonic, w jakiego wtedy grałem. Więc dla mnie to jest szczególny tytuł. Ja byłem pod potężnym wrażeniem, jak ta gra wygląda, jak się w nią gra, jak ona była szybka, dynamiczna. No i muzyka oczywiście, tak? Czyli elektropop, funky, rock and roll. No i moje pierwsze spotkanie z Crash 4T, ten motyw, który pojawił się na samym początku gry, w pierwszej części, w drugiej części. Do dzisiaj mi ona została w głowie i byłem mocno zadowolony, kiedy Sega zakończyła ten koncert z okazji 30-lecia Sonica tymi dwoma kluczowymi, najważniejszymi utworami z tych dwóch części. Myślałem, że pojawi się gdzieś w środku koncertu, ale kurczę, jednak jak zakończyli to nimi ten koncert, to jednak miałem takie cieplutko w serduszku. Także tak, Sonic Adventure 1 i 2 polecam również samą grę zagrać, jeśli macie taką okazję, ale myślę, że wersja Dreamcastowa, bo jeśli dobrze pamiętam, port na GameCube wyszedł takse, także chyba lepszy jest oryginał. I chciałbym na chwilkę jeszcze wrócić do Shenmue mimo wszystko, bo to jest najważniejsza gra nie tylko dla mnie, ale w ogóle dla najważniejsza gra w historii, w ogóle dla całej branży. Tu dobrze powiedziałeś, że ta muzyka spaja ze sobą te dwa światy, japoński i chiński, że on jest taki, że sama gra wygląda i przypomina taki chiński film o zemście, o poszukiwaniu zemsty, bo historia dotyczy oczywiście tego, że główny bohater traci ojca, a głównym sprawcą jest najpotężniejszy wojownik Chin i musimy go oczywiście złapać. W tym celu podróżujemy po całym świecie. Nie wiem, czy istnieje w historii drugi tak imersyjny tytuł, druga tak bardzo imersyjna gra w ogóle, że możesz wcielić się w postać właśnie taką jak Ryu, odwiedzać wszystkie miejscówki, które istnieją w sumie rzeczywistości, i dosłownie
czerpać garściami z tej atmosfery, z tego klimatu, który aż wylewa się z tej gry, że postawiono, że poświęcono tyle czasu, tyle energii, tyle wysiłku na to, żeby stworzyć taki świat istniejący w rzeczywistości jeden do jednego. To nie jest tak jak, nie wiem, Final Fantasy, że wchodzisz po prostu do jednego budynku, kupujesz sobie jakieś potiony, wychodzisz, zwiedzasz sobie to miasto i masz je głęboko w życi. No nie, ty w tej grze żyjesz, ty tą grą oddychasz. A taki żywy organizm również, to jest jeden potężny organizm, w którym wy dosłownie żyjecie, istniejecie. I muzyka tutaj odgrywa potężną rolę. Oczywiście mówimy tutaj o melodiach, które grają podczas cutscenek, czy podczas właśnie zwiedzania Shibui, czy innych dzielnic, czy miejscówek. Ale również nie wiem, czy grałeś w Shenmue. Grałem, ale nigdy nie skończyłem. Jest taki moment, kiedy Ryu znajduje odtwarzacz kaset magnetofonowych. I może pójść do sklepu, kupić sobie kasetę, i możemy słuchać muzyki z tych kaset. O, ja nie mogę, to jest było, piękne. To było porąbane, tak. I jeszcze mało tego, ten odtwarzacz miał baterię. I jak się baterie skończyły, musiałeś znowu iść do sklepu, kupić baterię i włożyć z powrotem. To był najbardziej popieprzony pomysł w historii. Ale jakby się teraz w grze coś takiego pojawiło, bo przecież to byłoby, wiesz, dla osób, które się nie wychowały w tej analogowej kulturze, że o co chodzi? O co chodzi? Ale to było, o co chodzi? Ale to tak, było super. Gracze dzisiaj nie są osobami cierpliwymi. Ta gra wymagała mnóstwa cierpliwości. Kurde, idziesz na przystanek autobusowy i to nie jest tak, że klikasz, wiesz, przycisk A i wsiadasz do autobusu. Nie, ty musiałeś pójść na przystanek i poczekać, aż ten autobus przyjedzie. Dosłownie był rozkład jazdy i musiałeś na podstawie rozkładu jazdy iść na przystanek. To było tak pieprzone. Tak, to było tak porąbane. To było coś, co te 20 lat temu zniszczyło mój mózg. Ale samo to, że mogłeś poczekać na ten autobus, mogłeś odtworzyć muzykę w kasecie magnetofonowej, w której mogło się wyczerpać baterie, to było coś, czego nie widziałem nigdzie indziej i nie widzę tego do dziś w żadnej innej grze. To był potężny, imersyjny tytuł, żywy organizm, w którym ty jako gracz żyłeś, istniałeś, w którym po prostu czerpałeś wszystko, co najlepsze. To jest najlepsza gra na Dreamcasta, w dodatku, co jest zabawne, najdroższa, bo kosztowała, koszt produkcji to było jakieś od 40 do 70 milionów. No ja się nie dziwię, wiesz, jak musieliby skodować magnetowid i kasety magnetofonu. Oj, żeby tylko. Albo autobus, który kursuje o prawdziwy. Ale ktoś obliczył, że aby koszty produkcji się zwróciły, to każdy, dosłownie każdy posiadacz Dreamcasta musiałby tę grę kupić przynajmniej dwa razy. No, sama konsola się sprzedała w niespełna 10 milionach egzemplarzy tylko. No to sami sobie odpowiedź na pytanie. Także ja jestem pod potężnym wrażeniem, że Suzuki udało się taką grę stworzyć, że udało mu się przekonać Sega do tego, żeby wdali drugą część. No i że Suzukiemu udało się mimo wielu perturbacji, problemów również finansowych wypuścić trzecią część. Ja się nie będę wypowiadać. Wiesz co, o trzeciej części mógłbym się wypowiedzieć, ale to nie teraz. To nie jest nie dzisiaj teraz, czas i na miejsce, pewno. Żebyśmy rozmawiali ale o trzeciej. To ja naprawdę czekam i liczę na to i trzymam kciuki i będę z tym żył do końca. Liczę na to, że będzie czwarta część i że Yu Suzukiemu uda się zamknąć ten długi, ciągnący się od ponad 20 lat wątek zemsty młodego Ryu za śmierć jego ojca. Naprawdę. To jest jedna z najważniejszych serii, która musi mieć zakończenie. Także tak, tym sentymentalnym, może trochę bardzo sentymentalnym akcentem kończymy
naszą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że również naszym słuchaczom się udzielił ten dzisiejszy odcinek i sobie przypomnę te stare, dobre czasy Makaronika, jako konsoli zwykło się mówić. I cóż, a jeszcze raz wszystkim dziękujemy za to, że z nami byliście. Dziękujemy, że nas wspieracie na Patronite, również stawiacie nam filiżanki kawy. Szczególnie za to Paweł. Dziękujemy. Dziękujemy również za subskrybowanie nas na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na YouTubie. Oczywiście zachęcamy, jeśli tego jeszcze nikt nie zrobił, do wspierania, do subskrybowania, do uderzania w ten dzwoneczek. Dzwoneczek jest ważny. No i cóż, to był 70. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamemusic.pl. Z tej strony żegna was Paweł Dębowski, a z drugiej strony jak zawsze wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.